Cześć, Szymonko, witajcie z tej strony Kuba J. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przejść całego Hello Neighbora. Pamiętajcie o opcji w górze i subskrypcji na kanale. My już tutaj zaczynamy. Nie będę mówił o tych scenkach, żebyście mogli sobie pomóc. Mam kaszleć, ale sorry, jestem chory. Biegniemy sobie za piłką. Sorry, że długo filmów nie było, ale nie miałem czasu, ale teraz już filmy będą się oczywiście pojawiać. Okej, więc teraz tak. Żeby przejść ten domek sąsiada, wziąć sobie ten śmietnik i tutaj tą pokrywę z śmietnika. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj po tych schodkach. Tutaj na ostatnim kładziemy śmietnik, wstawiamy na dach. Hop, no tutaj. I teraz tą pokrywą od śmietnika rozwalamy tutaj okno. Ściągamy ten obraz. Wchodzimy tutaj, tutaj możemy sobie otworzyć, okay. I teraz tak, tutaj jak tutaj jesteśmy, to tutaj mamy czerwony kluczyk. To jest kluczyk do samochodu, więc teraz tak, chodzę sąsiedni, zmienici, to ucieknijmy. Cyk, okay. Teraz możemy sobie otworzyć auto. Cyk, w aucie magnes. Sąsiad idzie, gdzie idzie. Teraz szybko. Wracaj do tego domu. Okej, szybko za jego plecami. Przedostajemy się na tył ogrodu. Bierzemy sobie tutaj trzy pudełka. Tak. Pierwsze. Drugie, trzecie. Nie bierzemy łomu, tylko bierzemy wytrych. Okay. I dzięki temu wytrychowi tutaj wbijemy przez okno. Tutaj bierzemy już francuski. Wracamy. I tutaj otwieramy. Wchodzimy po drabinie, na deskę, hop i hop. Jesteśmy już tutaj przy naszym czerwonym kluczu. Przebijamy to okno magnesem. Gdzie jest sąsiad? O, to jest pytanie. Gdzie jest nasz sąsiad? Okej, nieważne, lecimy szybko tutaj, otwieramy i jesteśmy w piwnicy. Dalej, żeby szybko tutaj przejść piwnicę, bierzemy sobie cztery kartony. Ok. Tutaj szybko lecimy. Ok. Ok. Tutaj pociągamy do piwnicy. I lecimy tędy. Ok.
To jest manekin. I teraz tak, pociągamy tutaj za kolejne dźwignię. Kładziemy tu jedno pudełko. Bierzemy krzesło. I teraz drugie pudełko, trzecie pudełko i czwarte pudełko. I teraz krzesło. Hop, okej, okay. I jesteśmy. Przełączamy. Tutaj idziemy. Rozbijamy cegły. Otwieramy drzwi. Pociągamy. I jesteśmy. Piwnicę mamy zrobioną. Okej, okay, uciekamy przed sąsiadem. Tutaj mamy oczywiście drzwi, których nie możemy otworzyć, więc sąsiad nas złapie. I teraz mamy akt drugi. Tutaj nie mamy nic do podniesienia, nie możemy wyjść. Byliśmy zamknięte. Ale ktoś przychodzi. A tym kimś jest? Przyjaciel Karton. Tak, przyjaciel Karton otworzył nam drzwi. I teraz jak wychodzimy, to tutaj bierzemy wentylację. Tędy. I wychodzimy z domu. Znaczy z piwnicy sąsiada. I teraz tak, żeby tutaj stąd wyjść, pokażę wam sposób na czerwony klucz, bo czerwony klucz jest potrzebny do kłódki i dzięki tej, tam jest kłódka i tej, dzięki tej kłódce będziemy mogli otworzyć i mieć wyjście. I teraz, więc teraz, żeby zdobyć czerwony klucz, w kolejnym odcinku ogólnie pokażę wam jak wyjść stąd, tylko że nie przez czerwony klucz, tylko przez łom. Tak. Więc tak. Pierw biegniemy. Kurde. Dobra, wychodzimy. I tak. Najpierw biegniemy tutaj. Jak on mnie zauważył. Dobra, złapnie. Dobra, więc teraz tak. Dalej bierzemy sobie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte pudło. I teraz tak podbudowujemy się pierwszym pudłem, drugim pudłem, trzecim pudłem i czwartym. I z tej wieży dosięgamy tutaj do drugiego zaworu. I teraz tak, trzeci i ostatni zawór mamy w domu naszego ukochanego sąsiada. Dobra, ja nie wierzę. Dobra, najlepiej zróbmy to tak. Pierw wybijamy okno tutaj, szybko biegniemy i wybijamy drugie okno tutaj. Kurde, jak ja cię Wilson nienawidzę. O, dobra. Przekręcamy zawór, idziemy tutaj. W lodówce mamy klucz francuski. Wychodzimy z domu. Dobra, jednak nie wychodzimy, tylko są słabki. Więc teraz tak. Otwieramy tutaj. Ok. Idziemy tędy. Nie, dobra. Teraz robimy tak. Bierzemy to. Idziemy wziąć dwa kartony, pierwszy, drugi. Okej. I teraz tak, pierwszy karton, drugi karton, wskakujemy tutaj. Cyk. Teraz wylewa się nam woda z rekina, który był tam. Bierzemy to, bo to nam się przyda. I teraz tak. Tutaj była woda, w której ogólnie był rekin i on nas łapał. I teraz możemy sobie zrobić tak. Tutaj możemy sobie blokować, ale to nam się nie przyda. Więc dalej lecimy tak.
Nie, no jeszcze raz musimy do rekina skoczyć tutaj. I bierzemy łopatę. I teraz z tą łopatą tutaj spadamy. Jak ty mnie tutaj złapałeś? Dobra, gdzie nie zróbmy? Okej, żebyście lepiej widzieli. I teraz tak, jak tutaj wychodzimy, tutaj mamy tak coś do odkopania. Nie to, to nam się jeszcze przyda. Dobra, bierzemy ten kluczyk. I teraz wchodzimy sobie tutaj do góry. Znowu tutaj do rekina, jak ty mnie zauważyłeś. Dobra, szybko biegniemy. I teraz lecimy tutaj, tędy. Kur. De. Cyk. Jeszcze raz. Dobra. Teraz schodzimy tutaj. Tutaj ten kluczyk otwiera ten domek. I otwieramy sobie te drzwi. I teraz dzięki temu otwarciu otworzyło nam się te drzwi. Nie, to później. Teraz tak. Tutaj mamy taki pop. I tu mamy takie coś. I tutaj musimy przekręcić. I tu jeszcze nam woda nie leci, bo blokuje nam jedna jeszcze rzecz. Więc żeby dostać się do tamtej rzeczy, musimy tutaj po drabinie sobie wejść. Tutaj spaść. Wejść tutaj po drabinie. I tutaj to nam sobie tutaj odkręcić potrzebujemy. Dalej. Musimy sobie polecieć tędy. Okej. Cyk. I teraz tak, tutaj wchodzimy. Tutaj. Znowu do rekina, jak ty tu byłeś. Dobra, więc teraz lecimy do rekina. I ten. Z tym oczywiście czerwonym kółkiem, bo dzień. A w sumie to czerwone kółko już nie będzie nam potrzebne. Dobra, i te czerwone kółko nam się na razie nie przyda, ale ja wolę wziąć. Znaczy nie wiem po co, ale wolę wziąć. Okej. I teraz dzięki temu, że tam to przekręciliśmy, tu nam się nalała woda. I przez to, że tutaj otworzyliśmy pokój, możemy zmniejszyć temperaturę w domu. I ta woda się nam zamroziła. Teraz otwieramy drzwi. Otwieramy drzwi. I mamy czerwony klucz. Więc dalej lecimy tędy. Tutaj. Dobra. I teraz otwieramy sobie kutkę. Hop. I mamy kolejny filmik. Okej. Więc teraz jesteśmy w mieszkaniu naszym. No takie zwykłe mieszkańko. No, pilot, który będzie telewizor wyłączyć. Bez pilota też możemy. Ej. Jest tu gdzieś w ogóle jakaś kaseta? O, jest! Możemy to włożyć? Kurde, nie możemy. Mamy telefon. Odzwonimy gdzieś.
Okej, okay, nie wiem, gdzie dzwoniliśmy. Albo już bym mówił na miejscu telefon. Nie ma miejsca. O, list! Mamy, dostaliśmy list. Okej, okay. Ten dom sąsiada możemy zwiedzić. Tak, ja trochę nie wiedzieliśmy tego, ale tam byliśmy. No. Ale kluczyk do naszego domu jest w bagażniku. Okej. Okay. Otwieramy. I wchodzimy. Mamy ten wielki dom. Oczywiście pokażę wam, jak go przejść, bo dzisiaj pokazuję, jak przejść całutką górę, ale mamy sobie zróbmy dzień. Dzień sobie zróbmy. Ok. I teraz tak bierzemy. Nic sobie nie bierzemy. Cicho. Teraz musimy dostać się na. Szybciutko na podwórko sąsiada tutaj i bierzemy sobie 3 kartony. Teraz tak. Pierwszy, drugi, trzeci. Odkręcamy dźwignię. Bierzemy jeden karton. Wybijamy szybę. I szybko wchodzimy po drabinę. Okej, okay. I teraz tak. Pierw musimy się dostać tutaj. I wiemy. Dobra, widzimy się, jak już tam będę z powrotem. Okej, okay, już jestem z powrotem, więc teraz tak, jak mówiłem, skaczemy na te tory. I teraz musimy
tutaj na tą barierę. Okej, okay. Bierzemy tego manekina, one nam się nie przydadzą. Czerwony krok zdobędziemy bagiem. I teraz tak, bierzemy parasolkę, bierzemy pudełko. Tyk. Okej. Okay. Jeszcze raz. Pyk. Dobra. Otwieramy drzwi. I mamy pierwszą minigierkę. Więc teraz tak. To jest minigierka ze sklepem sąsiada. I w tej minigierce, żeby ją przejść, potrzebujemy chipsów. To idziemy my po chipsy, które są tutaj. Potrzebujemy soku pomarańczowego. Jakiegoś kremu, nie wiem co to jest. I jeszcze potrzebujemy, ogólnie potrzebujemy 5 rzeczy. Potrzebujemy jeszcze słoiku z ogórkami. I teraz te pierwsze 4 rzeczy wkładamy do wózka. Cyk, 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 cyk. Ok. I ostatnia rzecz jest tam, czyli taki różowy szampon jakiś, czy tam jakieś picie. Nie wiem, co to jest. To jest picie jabłkowe. 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 Więc te picie jabłkowe bierzemy sobie i... Ok. I teraz sobie te picie jabłkowe wsadzamy do naszego wózka. I teraz możemy to tu słabo słychać. Ale ten wózek tak hałasuje. No, więc teraz musimy doprowadzić ten wózek do kasy. Więc prowadzimy. Okej. Okay. No, odpal się, dobra. Poszli sobie i teraz najlepiej jest zrobić sobie tak i po prostu iść po torach. Okej. Okay. Lecimy dalej do samej kasy. I czy nic nam nie wypadło, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć rzeczy jest, no to możemy lecieć dalej. Dobra, i pierwszą minigierkę mamy zrobioną. Zielone, 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 zielone i zielone. Więc teraz wychodzimy sobie. I minigierkę mamy zrobioną. Więc teraz tak, bierzemy sobie dwa pudła i zrzucamy sobie je tutaj. Hop. Bierzemy sobie to krzesło. Otwieramy tutaj. Bierzemy złoty klucz. Przechodzimy. Wyłączamy kamerownię. Cyk. Tutaj. Tutaj. Odkręcamy. Okej. Okay. I sobie tutaj wszystko otwieramy. Tutaj się nam nie przyda pójść. Tutaj. Okej. Okay. Teraz pójdziemy sobie po łom. Okej. Okay. To nam się odblokowuje. I teraz możemy sobie pójść tędy. I tutaj mamy czerwony klucz. I tutaj bierzemy sobie ten but. I zakręcamy dźwignię. Ok, mamy czerwony klucz. I teraz tak. I teraz sobie otwieramy tutaj te drzwi. Cyk. I mamy gorący łom. I teraz z tym gorącym
łamem. Gdzie on jest? Jak ty tu się dostałeś? Nie wiem, jak on się tutaj dostał. Więc... ja nie wierzę. A spadaj. Kurde. Myślałem, że tak szybko przed nim sobie ucieknę. Niech nas złapie, bo chcę, żeby był dzień i żebyście wszystko tutaj dobrze widzieli. Okej. To ogólnie jest nasz dom. Wygląda na razie sąsiad. Biegniemy sobie tutaj szybko. Okej, cyk, cyk. I sobie to odkręcimy i zakręcimy. I teraz znowu lecimy do tego pomieszczenia. Tu mamy manekina, którego bierzemy, wybijamy okno. Okej, znowu sobie wchodzimy. Tu mamy... tam jest gorący łom. I teraz tak. Żeby szybko go przetransportować, bierzemy sobie magnes. Cyk, łom. Okej, odkręcamy wodę. Dobra, i łom już mamy schłodzony. Więc teraz tak, wybijamy sobie tutaj okno. Bierzemy łom i sobie na szybciora odblokujemy część piwnicy. Łom już się nam nie przyda. Okej. Więc teraz tak. Teraz pójdziemy sobie po kartę, żeby zdobyć kartę, gdzie on jest. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. No dobra. I lecimy. Dobra. I teraz tak. Żeby zdobyć kartę, co robimy? Żeby zdobyć kartę. Okej. I teraz tak, żeby naszą kartę zdobyć, znowu lecimy tutaj do tego pomieszczenia. Dobra. Mamy znowu. Znowu jesteśmy tutaj. I teraz tak, znowu tutaj wchodzimy. Bierzemy, otwieramy te drzwi. Pierwszy karton, drugi karton. Bierzemy krzesło, stawiamy krzesło. Wchodzimy po naszej. Jeszcze raz ustawimy to. Tu gdzieś jest. Tylko ja nie wiem gdzie. Jak on się tutaj dostaje? Ja mam plan, co mu zrobimy. Mi się wydaje, że on się tędy dostaje do góry, więc teraz już się nie powinien dostawać do góry. Okej, więc teraz lecimy sobie znowu w to pomieszczenie. Tutaj najwięcej razy chyba będziemy latać. Cyk, bierzemy z powrotem nasz magnes. Okej, i teraz sąsiada. To nie powinno być.
Nie, tu nigdzie kamer nie ma. Teraz wchodzimy. Nie chcę, żeby on znowu nas... Okej, okej. Dobra, no i mamy teraz. Odblokowujemy sobie te drzwi. Pociągamy te dźwignię. I teraz stajemy sobie tutaj i... Ode. Klik, kurde. Klikamy. Szybko lecimy do kolejki. Ja sobie tutaj wszystko odblokuję, więc... Znaczy, no tutaj ten, no. Odblokowujemy sobie tutaj wszystko. Cyk. Serio, musiało nas zabić coś tam. Dobra, i teraz ogólnie tak, tu jest nasz dom, więc teraz kolejką idziemy sobie tędy. Cały czas do przodu i tutaj jak napotkacie te liście, się zatrzymujecie. Ok. I teraz tak, wychodzimy sobie z kolejki. Ja nie wierzę. Dobra, wychodzimy sobie z kolejki, co jest. Dobra. I teraz tak. Lecimy sobie tutaj. Tutaj wychodzimy stąd, po drodze pójdziemy. Wiem, że mało widzicie. Ok, teraz sobie tutaj skaczemy. I sobie odkręcamy. Ok. Tu mamy furgonetkę z takim jednym kanałem na YouTube, który nagrywa Hello Neighbora. Ogólnie. Ciekawostka, no. Dobra. I teraz sobie, jak ciemno, cały czas biegniemy po torach, aż do naszej kolejki, bo teraz, to znaczy nie aż do naszej kolejki, sobie wskoczymy tutaj i tutaj. I teraz, dzięki temu, że tam wylaliśmy sobie tą wodę, tutaj wlatujemy na dach, cyk, ok, bierzemy ten stołek. I podamy, otwieramy i jest noc, więc od razu sobie tutaj pokój nocny zrobimy, cyk, skaczamy. Okej, okay, mam to ogólnie, jeszcze ten ranek nie zalicza nam w pokoju dziennym jako dzień. Musimy mieć takie... Południe po południe. Czyli okej, złapamy się w łapkę. Słońce nas złapał. I to jest już dzień. Więc teraz tak. Gdzie jest sąsiad? Mamy sąsiad. Więc szybko. Pyk. I lecimy, lecimy. Dobra, wchodzimy po drabinie. Sąsiad zanim tu wejdzie miną 2 lata. A w sumie nawet tutaj nie wchodzi, więc zarobiście. I teraz znowu robimy sobie tak. I teraz skaczemy sobie tutaj. I tutaj. I tak jak wtedy w pokoju nocnym. Tyk. I tutaj mamy to odblokowane. Więc teraz tak. Wchodzimy do pokoju dziennego. Otwieramy. Cyk. I tu był, ten pokój był zalany wodą, ale ten nie jest. Tu mamy gitarę. Hop. Bierzemy latarkę, a nie mamy miejsca w kierunku. Więc teraz tak. Musimy ułożyć wszystkie przedmioty, jakie tu są, tak jak na tym zdjęciu. Czyli tak, gitara jest tu. To kładziemy ją tu. Latarka będzie potrzebna. Latarka jest tutaj. Kładziemy ją tutaj, poduszka jest tu, kładziemy poduszkę tu. Ok, i teraz tak, czapka jest tutaj, tutaj.
I teraz deskorolka jest tu. I deskorolka jest tu. I teraz mamy wszystko tak poukładane. I dzięki temu otworzyło się nam to. Ok, klik. I teraz sobie tutaj zlatujemy. Cyk. I karta się nam odmraża, więc czekamy się, widzimy się, jak się nam odmrozi. Ok, karta już nam się odmroziła, więc bierzemy kartę, kurde. I z tą kartą teraz szybko odblokowujemy kolejną część piwnicy. Tyk. Ok, piwnicę już możemy otworzyć, ale potrzebujemy jeszcze przejść dwie minigierki. Więc teraz do tego właśnie nam jest czerwony klucz, żeby przejść jedną minigierkę. Gdybyśmy sobie to otworzyli, ale magnes tego nie przeciąga. Więc teraz tak, żeby sobie tutaj przejść tak szybko, bardzo szybko, biegniemy sobie szybciutko na torach po kolejkę. Kolejka tutaj na nas czeka. I teraz tak, jedziemy w tamto miejsce, czyli tutaj jedziemy sobie. Co? O nie. O nie. Widzisko, widzisz co się stało? Ten kolejka teraz nam będzie jeździć z takim speedem, że ona się nie będzie zatrzymywać na przystankach. Więc jak wam się coś takiego stanie, trzeba kliknąć restart. Jesteśmy w tym samym miejscu. Kolejka już jeździ normalnie, a my mamy wszystko. Nie jestem sąsiad. Chodź sąsiad. No dawaj, dawaj sąsiad. I dobra. Na razie. Okej. Okay. Więc teraz tak. Lecimy sobie tutaj. Czekamy sobie na kolejkę, ty! Dobra. I teraz cofamy się do tyłu. Tak. Żebyśmy mogli... O nie, o nie, o nie, proszę. Błagam, doleć tych torów. Albo dobra, doleć tutaj. Sąsiad! Dobra. Lecimy. O nie. No nie, dobra, widzimy się jak tam będę już. Dobra, ja już tutaj dotarłem, więc teraz tak. Gdzie? Musimy wskoczyć jeszcze raz do naszej kolejki i trochę bardziej podjechać do przodu. Dobra, jest idealnie. Bierzemy sobie to sobie wstawimy. Dwa kartony sobie bierzemy i stawiamy sobie na tym toru. Może. I teraz wskakujemy sobie na te tutaj rury, tutaj na kolejkę i tutaj. I teraz sobie skaczemy do naszej kolejnej minigierki. Ok, cyk, cyk i wchodzimy.
I tutaj mamy taką minigierkę, gdzie musimy się dostać na samą górę, więc już pokazuję, jak tutaj trzeba to zrobić. Cyk. Ok, i teraz tak, bierzemy sobie kubek, spychamy bazą, tyk, skakujemy, tutaj, tutaj, do tostera, ok, i teraz musimy się dostać tutaj. I sobie przechodzimy tędy. Tutaj stopujemy sobie na ten zegar. I hop. Ok, i teraz sobie biegniemy tu. Cyk. Teraz lecimy tędy. Teraz wypiekamy tu. I teraz sobie bierzemy cztery lotki. Cyk. Tutaj idziemy. Tutaj. Okej. Okay. I wchodzimy sobie po słuchawce. Cyk. I musimy tutaj na samą górę sobie wejść. Nie, dobra, spadła nam jedna. Dobra, i jesteśmy na górze. No i tą mingierkę już mamy zrobioną. Ok. Więc teraz tak. Dzięki tej mingierce dostaliśmy double jumpa. Więc teraz idziemy. I została nam ostatnia minigierka. I żeby do niej dotrzeć, potrzebujemy cześć, jestem. Okej, okay. Niech wejdzie do domu. No czy ty masz tutaj zamiar tak siedzieć cały czas? Wilson. Dajże spokój. Dobra, bierzemy sobie szybko tą bułapkę. I teraz tak, dzięki, że tu ją wzięliśmy. Szybko lecimy sobie tędy. I teraz tutaj sobie cyk, cyk. Dobra. I mamy ostatnią mingierkę, którą przechodzimy tak. Mamy dzwonek. Ile czekamy? Kurde. Niech nas złapie. I jeszcze raz. Cyk. Mamy dzwonek. Dłuższą chwilę czekamy. Co jest? Nie. Dzwonek. Okej. Okay.
Dobra. Mamy to. Teraz tak. Dalej tak samo robimy. Czyli teraz tak. Mamy dzwonek. Chwilę czekamy. Złapie nas. Kurde, wiedziałem. Dobra, widzimy się, jak już tam będę. Okej, okay, już tutaj jestem. Więc teraz tak, dzwonek. Nie, no co to ma być, no. Okej, okay, jestem tutaj już kolejny raz. Kolejny raz tutaj jestem. Kurde, za późno teraz wyślij się. No, oczywiście, że za późno. Ajajaj. Dobra. Kolejny raz tutaj. Dobra, to może być ta próba. Dobra, mamy teraz, tutaj jesteśmy. Czekamy na kolejny dzwonek. Chwilę czekamy. O nie. Proszę nie! Dobra, jestem tutaj znowu. Nie łap mnie. Kurczę, nie! Dobra, po raz kolejny jesteśmy tutaj. I teraz musimy to zrobić jak? Nie, 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 nie! Już nie wiem po raz który tutaj jesteśmy. Jak znowu mnie złapie, to będziemy się widzieć na tej szafki, której próbujemy się dostać. Nie, no nie, nie, no dobra, widzimy się do tamtej szafki, próbujemy się dostać. Dobra, jesteśmy w tej szafce, do której próbujemy się dostać. Okej. Dobra, jesteśmy znowu w tej szafce. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Mamy tutaj. Teraz. I teraz są uczniowie. Dobra, mamy dzwonek. Chwilę. Czekamy. Dobra, i mamy to. Przeszliśmy. Okej, więc teraz idziemy sobie do piwnicy, którą mamy otwartą. Halo, powiedziałem, otwartą piwnicę mamy. Kurde, no i nas. Dobra, jesteśmy w piwnicy, jesteśmy w piwnicy. I teraz szybko ją przechodzimy. Okej. Tędy lecimy. Robię cień. Przed którym musimy się schować.
Okej, to będzie już. I teraz tak. Jest. Tyk, stawiamy sobie. Nie wiem, czy w tej piwnicy jest Wilson. Są się masz. Ale wydaje mi się, że go chyba nie ma. Dobra. Tyk. Zamykamy. I lecimy. Sprawdzę, czy wszystko się ładnie nagrywa. Okej. Co? Teraz? Walka. Weźcie sobie przy okazji tę piłkę. Mamy Wilsona. Dużego Wilsona. Okej, okay, więc teraz tak. On nam rozwalił kamyk. I teraz tą piłką. Czekam sobie, aż nam tak zrobi ekran tak bardziej. Okej. Okay. I teraz pyk. Okej, okay, trafiłem. I teraz sobie dzięki temu przełącznikowi, że go trafiliśmy, odblokował się nam poster. Teraz możemy sobie wejść tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Ok, teraz sobie wskakujemy tędy. Kamy szybko. Teraz szybko tutaj wchodzimy. Się jak tam już wjadę. Dobra, już tutaj będziemy. Tak, wybijamy sobie tą lampką okno. I teraz hop. I łapiemy. Nie łapiemy. Parasolki. Okej, okay, zanim pójdziemy sobie po parasolkę, to tutaj sobie uruchomimy to. Kolejka będzie jechała. I no i pięknie. I teraz tak. Lecimy sobie do testera. Ten domek i teraz tak, znowu do tostera sobie lecimy. Cyk. I teraz hop. Dobra. I teraz lecimy do tego domku. Jakby tak, coś chciałbym.
teraz tak. Spychamy piłkę. No i dostałem, uderzyła sąsiada w kolano. I teraz lecimy do łuku. I świeczką podpalamy. Sąsiad dostał w drugie kolano. I teraz już można, tam, można skoczyć do jego domu. Wchodzimy na toster. Okej, cyk. Wybijamy się ponownie. I lecimy do domku sąsiada. Teraz jesteśmy w takim pomieszczeniu. Są białe oczy. Tutaj mamy takie coś, że jest sąsiad. Przejeżdża auto i pojawia się cień. I tutaj w tej kadence cały czas ten cień będzie na niego patrzał, a sąsiad będzie płakał. No. Więc wychodzimy sobie. I teraz zobaczycie, co będzie się dzieje. Tutaj się my bawimy z przeszłości. No i zaraz się przestaniemy bawić. To jest w ogóle auto sąsiada. I teraz ten chłopak patrzy przez okno. I tu mamy wielki cień. I więc teraz tak, w pierwszym musimy tego chłopca cały czas obraniać przed tym cieniem, więc tak, pierwsza miejscowość, gdzie on będzie, to musimy biegnąć po prostu za nim i on będzie tutaj. Pod nim, biegniemy go. Teraz chłopiec pobiegnie tam, ale my już się tam nie zmieścimy, bo jesteśmy coraz wyżsi. I my musimy sobie pobiegnąć tędy, tutaj. I tutaj będzie dzieciak. W tym miejscu. Okej. Wybiliśmy i teraz skaczemy sobie tutaj po drabinie. I teraz dzieciak wyjdzie tutaj po schodach, a my idziemy tutaj. I czekamy na niego. Tutaj musimy na sok przejść i tutaj double jump skoczyć. I teraz skoczymy tutaj. Zaraz dzieciak tutaj przyjdzie. Okej. Jest. I teraz wchodzimy sobie po tych rzeczach i lecimy ten. Ok, i zaraz dzieciak będzie tutaj. I tu jest cień. A my już jesteśmy tacy wysocy. Ok, obraniamy. I teraz idziemy do cienia. Włączyła się smutna muzyczka i teraz tutaj mamy nicość, po prostu tutaj nic nie ma, jest tylko jeden domek, do którego możemy podejść. Sąsiad sobie tam stoi
Patrzy na nas. Ktoś się zabarykodował. I tak sąsiad będzie stał. A tu po drugiej stronie jest cień. Nie chce się do niego dostać. No i tak cały czas to będzie. A my tutaj mamy jedne drzwi. Tutaj nic nie ma oprócz jednej drzwi tego domu. Chodzimy. No i tak właśnie kończy się nasz Hello Neighbor. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.